To była osoba wszechstronnie uzdolniona, prawdziwy artysta. Tak wspomnienia o swoim bracie rozpoczyna pani Irena. Malarz, pisarz, robił makiety okrętów. Każdy element jest przez niego własnoręcznie zrobiony. Trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu. Zygmunt Tycjan Mruk urodził się 7 marca 1937 roku. Jego data urodzenia to jest odbiciem lustrzanym. W Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkał i chodził do szkoły aż do momentu wstąpienia w szeregi wojska. To była końcówka lat 50. W jednostce w Grudziądzu szybko poznali się na jego talencie. Wszystkim dowódcom, wszystkim malował obrazy i na jakiejś dużej sali namalował bitwę pod Grunwaldem. Co uwieczniono na fotografii. Zygmunt Mruk w wojsku nie został. Swoich sił próbował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Poznaniu. Niestety bez powodzenia. Studia na Wydziale Techniki skończył na Uniwersytecie Śląskim. Później rozpoczął pracę jako nauczyciel. W końcu został dyrektorem zespołu szkół w Bytomiu. Na Śląsku pozostał do końca swojego życia, pracując i malując. Jego obrazy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak był czas, kiedy Ślązacy wyjeżdżali do Niemiec, dużo tych obrazów u niego zamawiali i wywozili. I komisja, która wydaje zezwolenia na wywóz dzieł sztuki, po prostu miała problem, czy to oryginał, czy to on namalował, wzywali go na tą komisję. Część obrazów sprzedawał, część wręczał swoim przyjaciołom i rodzinie, ale to stanowiło tylko niewielki fragment jego twórczości. Większość prac Zygmunta Mruka światła dziennego nie ujrzała. On to robił praktycznie do szuflady. Pani Irena, siostra Zygmunta Mruka, chce to zmienić. Chce zaprezentować innym, jak wielki talent miał jej brat. Chce to zrobić przede wszystkim dla niego, bo jak się okazało, to było jedno z jego marzeń. Przeglądając to wszystko, co mój brat mi ofiarował, znalazłam kartkę napisaną odręcznie przez mojego brata. Z tych materiałów można by w Ostrowcu zrobić małą wystawę, gdyby rozmawiać z odpowiednią osobą. Z najlepszymi życzeniami, Zygmunt. I to mnie po prostu tak zainspirowało, po prostu dlatego, że brat nie żyje, żeby go w tym Ostrowcu pokazać. Pierwsze kroki ku wystawie, na której ukazana zostać może wszechstronna twórczość Zygmunta Mruka, pani Irena już podjęła. Jest po rozmowach z dyrekcją i pracownikami Miejskiego Centrum Kultury i wszystko idzie w dobrym kierunku.